Cześć, to jest Kasia, moja siostra i miałyśmy już iść spać, ale wpadłyśmy na wieczorny, bardzo mądry pomysł, że Kasia mi zrobi makijaż bez patrzenia. Zawiąże jej oczy chustką i to będzie po prostu genialne, bo... O, sorry, pipi nam tu biega. Zrobi mi makijaż make-upem i tam jakimiś innymi kosmetykami, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, odwracaj się. Jesteś piratą? Pokaż się. A wyglądasz jak pirat, nic nie widzisz? Nic. Nie chciałam Kasi utrudniać sprawy z moją cerą, z podkładem, więc nałożyłam go, ale Kasia mi nałoży róż, nałoży mi cienie, brwi i tak dalej. I kot płacze, ogólnie kot teraz akurat płacze i się rzuca, nie wiem dlaczego, jak zaczęłyśmy gadać, nagrywać, to kot się zaczął rzucać. Dobra, zaczynamy. To co zrobisz, co najpierw mi zrobisz? Brwi. Tu masz kredkę, otworzyłam ci, tu jest kredka. I tu jest moja twarz. O, czuję, żeby mi było widać, no. Tu mam nos. To chciałam, o, dobra, dobrze jest. Brwi jest tak, jest tak. Na oczy, na wszelki wypadek. Psu brwi. I co, fajne uczucie? Czekaj. Głupio mi. O, to przyszły palec, tak? O. O, dobra. Ale masz metody. Już? Jedna? Chyba już. No, fajnie. No dobra. Masz cienie. Aha, i pędzelki pewnie byś chciała. Tak. Teraz do takiego jaśniejszego. Czyli chcesz pewnie płaski pędzel. Mhm. Masz. Nie tą stroną. Ten długi jest błyszczący. No. To jest na oko. A to jest makijaż dzienny, tak? Tak, na randkę. A, dzienny na randkę. Czy tu jest ten dół? Zamknij oko. Zamknęłam. Nie miałabym otwartego. Ale mam dużą powiekę. Może myślałam, że to będzie prostsze. No. No bo teraz jakiś ciemny potrzebuję. Chyba siódmy był ten ładny. A, odliczasz sobie. A, ona zna naked, to dlatego odlicza. Tu gdzieś się... I kot na mnie oczy. Tak, Pipi, nie zajmujemy się tobą, bo malujemy się po nocy. Chodź, Pipunia, chodź. Nie wiem, czy jeszcze. Na pewno pięknie. Pięknie. Chyba znajdź mi go z powrotem, gdzie on jest. Nie no, weź sobie odlicz. To ten. Chyba. Nic nie mówię. Tu. A myślisz, że sama ci było łatwiej bez zamkniętymi oczami się malować? Chyba tak. Masz tu blending? A po co ci blending? A bo będziesz to blendować? Tak. Teraz to wszystko zmazałam, dobra. Eyeliner. Eyeliner, podaję ci. Proszę. Jakimi kreski robisz? Pewnie będą piękne. Jeśli ci to włożyć w oko. Dotykam cię tym? Tak, czuję, że to jest mokre. Czy to jest brew, czy to jest rzęsa? Rzęsa. Ok. Nawet nieźle ci wyszło. Chciałam to zrobić. Proszę, skupiłam się. Pięknie jest. Nie jest toko. Pewnie jesteś już dumna z siebie, co? Nie wiem, czy chcę to widzieć. Aha. Dobra. Otworzę. Czy ja cię maluję? Aha. Nie wiem, co robić. Jak ty tak robisz? Czuję się osaczona. Ja nie chcę rzęsy w ogóle. To dolnych ci nie będę już malować. No to nie, to może już zróbmy, żeby to oko było większe, to nie będziemy dolnych malować. Nie wiem, czy otwierać oko, czy... Otwórz. No, otworzę. Śmiało. A ty będziesz delikatna, tak? Maluję rzęsę? Aha. O, super. Jak się sypie. Nie wiem, co robię. Jak jesteś zamaszyście, o, jak make-up artist. Chciałam powiedzieć, że znam twoją twarz jak własną. Daj mi szmineczkę. Szmineczka? Dobrze. Szmineczka jest niespędna. Dobra, odbij. I
I błyszcz. I błyszcz. Proszę. A, ja ci daję, zapomniałam, że nie widzisz. Z tym trzeba już uważnie. Hmm. Już. Odbić? Tak. Hmm. I to jest skończony look. Dobra, możesz zdjąć opaskę. A teraz ty zobacz, jak ty wyglądasz, bo się odbiłaś. Mmm, to jest ten pin-up. To jest niezło. A to trochę dramatycznie pojechałaś po całości. Co, może przybliżę trochę sobie, czyli pokażę się w zbliżeniu. Przepraszam. Tak prezentuje się cały look. Mam nadzieję, że wam się podoba. Mam nadzieję, że śledziliście uważnie kroki, wszystkie kroki mojej siostry, aby odtworzyć ten look w domu. No jak? Tak na serio? Ale to brew mi nieźle wyszła, wiesz? Coś do na siebie? Wiesz co, gdybym jakoś tak trafiła bardziej, to... Ale szminka mi wyszła idealnie. Szminka wyszła idealnie, szminka to łatwe, nie? I to tyle. To był tutorial. Zachęcamy was do zrobienia tego, nie wiem, to jest tak, czy... No, po prostu spróbujcie pomalować drugą osobę. Tagujemy wszystkich. Pomalujcie drugą osobę, koleżankę czy tam kogoś z opaską na oczach. Może kiedyś pomaluję ciebie i zobaczymy, jak mi wyjdzie. Jeżeli się podobało, no to dla mojej siostry, żeby częściej się pojawiała. No i do zobaczenia niedługo. Jutro. Pa, pa.